Hejka, hejka, witam Was na kanale Budowniczy Doman. Dziś jadę na budowę działać na dachu. Będę montował izolację nakrokwiową, izolację zewnętrzną dachu. Trochę późno dzisiaj wstałem, powiem Wam. Koniec tygodnia, głowa już nie to sama, nogi odmawiają, bo ciężki tydzień był, dużo zbrojenia. Laliśmy płytę dosyć grubą, 45 cm, beton B30 W8, no ale nic, lecę dalej do roboty. Pogoda jest dosyć fajna, mam nadzieję, że nie będzie padać, chociaż zapowiadali. Nie chciałbym zmoknąć na dachu, zresztą na dachu niewygodnie się robi w deszczu. Izolacja nakrokwiowa. Izolacja nakrokwiowa w Polsce, na naszym rynku najbardziej popularne są duże płyty BIRN, czy to firmy Termano, czy Kingsmana. Żadna reklama tutaj, tak, oczywiście, rzucam nazwami po prostu. Ja zastosowałem trochę bardziej ekonomiczniejszą wersję Styrodur XPS. Firma Syntos ma takie karty techniczne na swojej stronie, można to też stosować na dachy skośne. Wybrałem taką wersję, no wiadomo, ze względu na portfel. 5 cm. Przede wszystkim chodzi mi o to, aby nie mieć upałów latem na poddaszu. No ale na pewno też to mi pomoże podczas sezonu grzewczego. Przy tym systemie należy pamiętać, że jeśli stosujemy wełnę w środku między krokwiami, to musi być wentylacja między dyskowaniem a wełną. 3 cm. A więc tak, zaczynając od początku. Membrana na deskowanie, to jest pierwsza membrana. Następnie kantówka startowa, grubość 5 cm, tyle samo co mam izolacji. Na tą kantówkę układam płyty styrodurowe. Druga warstwa oczywiście mijankę na cegiełkę. Płyty są frezowane, takie też Wam polecam, żeby nie było mostków termicznych. Płyty mocuję na wkręty, długość 5-6 cm z podkładką. W miejsce wkrętów z podkładką przyklejam taśmę dekarską na styrodur, przykleja się ładnie, fajnie. Druga membrana, paroprzepuszczalna. Ja zastosowałem papą membranę, ponieważ jest to budowa systemem gospodarczym, trochę jeszcze poleży i papą membrana jest mega odporna na promienie UV. Na tą membranę idą kontrłaty, ale kontrłaty w postaci łat, ponieważ są grubsze, długie wkręty 220 mm, nie rozwalą, nie rozszczepią nam, oczywiście V8. Kontrłaty w postaci łat i później zwykłe łacenie, dachówka lub blachodachówka, no nie? A więc tak, chwila przerwy była, bo mi kurde buty zmokły robocze, a teraz na dachu śmigam w błyżwach. Dosyć nietypowo, powiem Wam. No ale w Adidasach jakby nie było najwygodniej. Zastosowałem patent grzybiarza. Foliowe worki po kanapkach założyłem na skarpetki. No bo powiem, dzisiaj w kość mi pogoda daje. A więc tak, kładziemy płyty styrodurowe Syntos XPS. Teraz tak dokręcam je, żeby wiatr mi ich nie zjał. Tak jak widać, stara membrana, która leżała rok czasu na deskowaniu. Na tą starą membranę przyczepiam XPS-a 5 cm. Mocno pada, używam starej wkrętarki, ale ma swoje lata. Zarobiła na siebie kiedyś. Już. Tak jak wspominałem, głównie nie chodzi mi tu o to, że było jakoś mega ciepło w domu, chociaż też wiadomo, ale nie chcę mieć upału na poddaszu, nie chcę mieć sauny na poddaszu, dlatego stosuję tego XPS-a. Współczynnik jego jest 0,31 lub 2, już nie chcę kłamać, nie pamiętam, i myślę, że będzie ok. Pod spodem oczywiście przyjdzie wełna. 20 cm minimum dam tam. Pełna mineralna, nie żadna wata cukrowa.
tylko wełna mineralna. Skalna dokładnie. Dobra, lecimy dalej. Jak widzicie, chcę dokończyć tą północną stronę i jeszcze założyć na to wierzchnią membranę, dokładnie papomembranę. Jak już mówiłem, odporną na promienie UV, także może trochę poleżeć. Warunki nie sprzyjają do przyklejenia taśmy wokół komina, ale trzeba sobie jakoś radzić, kochani. Co by nie było, to jest taki zabieg tymczasowy, bo docelowe dopierzenie przyjdzie na drugą membranę, co tutaj widzimy. A teraz po prostu chcę przykleić taśmę dekarską do pierwszej membrany, która jest pod styrodurem, pod izolacją, aby nie zamoczyć drzewa, krokwi i legarów stropowych, ponieważ troszkę nad nimi skakałem, zrobiłem im drewutnie dla drzewa konstrukcyjnego, leżało tu całą zimę, zeszłą zimę, teraz idzie następny i szkoda mi tego drzewa, żeby zamokło, co nie? Także robię takie prowizoryczne opierzenie wokół komina. Uwaga na łapy. Paruję wszystko. Tu jeszcze wypełnienie pianą, jak z tamtej strony. Będzie wszystko ładnie widać. I już generalnie nie będę miał wody w budynku, bo jak zrobiłem wycięcie w deskowaniu na komin, to oczywiście no, leje mi się jak deszcz pada. A że buduję systemem gospodarczym, trochę potrwa. Spianowałem trochę, później to wytnę, jak będę zrobił obróbki blacharskie. A póki co bawimy się w układanie membrany na styrodurze. Zakład 9 cm. 9 z hakiem. 45 stopni wypełniłości starczy. Jest tu. Jedziemy. Lecimy dalej. Hejka, hejka, witam ponownie. W sobotę przegrałem z pogodą. Za mocno padało. Za mocno, niebezpiecznie się zrobiło. Przyjechałem w poniedziałek. Mamy poniedziałek, dokańczamy. Położyłem styrodur. Przykręciłem taśmy dekarskie w miejsca śrub i podkładek. Teraz mam założone docinki pod blacharkę przy kominach, przy jednym i przy drugim, aby zachować tutaj rybią łuskę. Zaraz membrana przyjdzie na 9,5–10 cm, później się to blachą obrobi elegancko, jak będziemy łacić i dachówkę kłaść. Zostało mi jeszcze troszkę docinki przy kalenicy, jak widać, z drugiej strony też, tam jakieś 20–30 cm, będę musiał to mocno pomocować na wkręty. No i później jeszcze łaty dojdą do tego,
od razu sobie tu znaczę co 40 cm miejsca, gdzie będę wkręcał torksy, żeby później nie walczyć z tym, żeby było wygodniej, co nie? Zaraz będę rozwijał membranę od początku do końca. No dobra, to mamy tak 40, 80, co 40 cm dajemy wkręty, jedne prostopadle, drugie tam 65-67 stopni, tak lekko, lekko padające. Mam taki przymiar, zobaczycie zresztą jak będę wkręcał. W związku z tym, że membrana jest dosyć długa, jestem sam 12 metrów prawie, od lewej do prawej wiatrownicy. Zaczynam od środka mniej więcej, od komina. Tu sobie oparłem membranę i będę ją sobie, kochani, przeciągał z każdą z kolejnych ład. Membrana spadła z komina, no widzicie, to jest tak robić samemu. Ale trzeba sobie jakoś radzić, nikt nie powiedział, że sobie samemu nikt nie poradzi. Ciągniemy na 10 cm zakładu w kolejnej kontrze. Tylko trzeba najpierw kontra podnieść. Tak, to jest te 10, co sobie zobaczyłem wcześniej. Naciągamy, widzicie? Naciągnięto. Górę zaraz sobie poprawimy. Spokojnie. Tu mam odznaczone. Też prostopadle, bo co druga? Prostopadle, co druga? Lekko pochylona. Mowa o śrubach, o wkrętach. Jest, jest. Jedyneczka, żeby nie ukręcić. No i pięknie. Sprawdzamy teraz, żeby membranę naciągnąć. Dobra. Czyli co, jak tu mamy naciągniętą, to sobie później przy dolnej. Teraz tak. Kąt prosty, pochylona, kąt prosty u góry. A nie będę łapał, bo później będzie ciężko mi tam włożyć następną. No to lecimy z pochyloną, poniżej. Poniżej sęka. Szczegół. Diabeł tkwi w szczegółach. Albo sęk w tym, jak to się mówi. Właśnie. Przedobrzyłem. Bujeczka. Do łaty elegancko. Jedyneczka. No, trzyma jak diabeł sołtysa. Dobra, idziemy na skraj, wyrównać. Teraz tak, mamy fałdę, naciągamy, podnosimy kontrę, naciągamy, naciągamy. Naciągamy, żeby nam tutaj membrana jedyna dała. Gdzie mam tego takera? Jest taker. Do krokwi. Do krokwi. Do krokwi. Zostawiamy trochę luzu na kroki w tej membrany, bo nie wiadomo jak nam dachówka przyjdzie. Co nie? Pamiętajcie. I teraz tak. Następna pod kątem. Tak jak mówiliśmy. Przemian z tymi kątami.
Okej, jesteśmy po drugiej stronie. Wyciąłem ten filmik, bo słowa, jakie padały z moich ust podczas przyciągania membrany przy kominie, nie nadawałyby się do publikacji. Lecimy dalej, trzeba sobie coś radzić, kochani. Zrobić zawsze większy zakład przed kontrą. Wiadomo, jest brygada, można po kolei lecieć. Albo dwie osoby i to zawsze będzie łatwiej. A samemu, no ja robię tak, ponieważ te kontry mi przytrzymają zawsze steropen, zanim przyjdzie jakiś wiatr. I samemu mogę naciągać tą membranę, no nie? Jakbym nie miał kontr, byłoby ciężko, byłoby tak trochę nie bardzo. Musiałbym każdą kolejną kontrę po kolei przykręcać, a tak mam już nakręcone i tylko dokładam śruby. Dobra, tu mamy liczkę 9,5, jakby to było, kurde, mocno tak naprawdę. No i dobra, jest rulonik, naciągamy, jest to nasza dyszka, jest to, trochę zwinę, kolana podeprę, lecimy dalej. O, śmieci do kieszeni. Wypadł mi haczyk na wkrętarkę i już nie latam na dół pod ścianę, bo szkoda nóg. Ostatnia konterka, będę przedostatnia, ale i tak to jeszcze przyjdzie następna, tu następna, ale do układania membrany. Tu tak trochę brzydko ta płyta wygląda, ale w środku ma zapiankowane, delikatnie na dwa razy piankowałem, bo to była ostatnia płyta wkładana. Musiałem się jakoś wycofać, mieć miejsce na nogi, ale będzie ok, izolacja będzie ok. Tarararararam, pam pam. Chodź, chodź kochana, do domana. Chodź kochana, do domana. Tarararararara. Pięknie. Żona słyszała, co ja śpiewam. Powiedziałbym żonie. Chyba zaraz będzie zresztą. Drożdżóweczkę mam i przywieźć, bo jestem już lekko głodny. Jest fałdka. Nie, taka straszna. Skryjmy tą taśmę. Za bardzo się śpieszyłem przy tym kominie i pewnie mi linia uciekła. Dlatego polecam, róbcie to z kimś, no nie? Przemiast ściągamy. Uwaga na łapy. Był. Suche kroki, suche. Czuć w łapach. Dobra. I tak to wygląda, co nie? Włożę pod spód membranę, toroksami przyczepię, tam takerem. Później tu doróbkę zrobię, to od opo odrywam i tam też doróbkę zrobię. Zamknę to z tyłu odrywam z jednej, z drugiej strony, porobię dziury. Taśma kaleglińcowa będzie taka, która przepuszcza powietrze. Tą membranę pod spodem też poprzecinam, żeby wentylacja była. Żeby wełna między kratwiami nam nie zgniła od tego styroduru. I najlepiej, nie wiem, czy mówiłem, czy nie, czy się powtarzam, czy nie, aby wełna pod dyskowaniem miała, między dyskowaniem a wełną było 3 cm wentylacji. Thank you.